Jak się rozmawia z tymi pierwszymi rapsodykami, to wszyscy oceniają, że Wojtyła był wspaniałym aktorem, że był naprawdę dobrym, i to nawet nie tylko aktorzy, bo jeszcze też Tadzio Kwiatkowski, pamiętam, jak się z nim rozmawiało, to on opowiadał o tym, że on był dobrym aktorem, ale w tamtym okresie to było coś tak ważnego, żeby człowiek potrafił pięknie mówić, jeżeli chce być kimś, bo dopiero potem te zaniedbania i niezwracania uwagi na to, jak się mówi, czy wyraźnie, czy dobitnie, czy dykcyjnie dobrze, teraz się tego uczą. Natomiast przedtem to było dosyć oczywiste, że jak ktoś skończył liceum, to musiał mówić wyraźnie, ładnie i dobrze budować zdania.